A w kwadransie samorządowym witam dziś wiceprezydenta miasta Leszna, pana Piotra Jóźwiaka. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Tydzień temu na sesji radni podjęli decyzję o utworzeniu CUW-u, a właściwie ZOJO, bo taki jest skrót tej jednostki, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych. Tak, ale to jest CUW. To jest oparty na tych rozwiązaniach, które dawało, ustawa dawała, jeśli chodzi o wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych. Takie salomonowe rozwiązanie, bo jednym z największych obaw była kwestia zatrudnienia obecnych księgowych w szkołach. Wy właściwie wszystkie możecie przyjąć do CUW-u. W zasadzie tak. Wszystkie osoby nie dostały propozycji pracy w tym zespole, natomiast część osób pojawiła się propozycja, których zadania wchodziły w skład tego, czym się ma zajmować zespół, żeby zostały w szkołach i dalej wykonywały te rzeczy, które do nich są, bo pojawiły się takie przypadki, że w niektórych szkołach dyrektor zostałby tak naprawdę sam z panią sekretarką, tylko z jedną osobą, więc staraliśmy się robić tak, zwłaszcza tam, gdzie są szkoły obok siebie, żeby jedna osoba była jeszcze dodatkowo pół etatu, choćby w tej szkole pół etatu, w innej szkole i zajmowała się tymi zagadnieniami, które tam są. Ale nie księgowością. Nie, księgowością nie. Księgowość całościowo przechodzi do zespołu. Jak to będzie działać? Bo to ma działać od 1 stycznia tak. przyszłego roku, czyli z dniem 31 grudnia kończą się księgowe w szkołach, tak. Z dniem 1 stycznia zaczyna się CUW. Tak. Czy to przejście będzie łagodne, spokojne i bezproblemowe, czy jednak jest tu kilka takich zapalnych miejsc, które no, mogą sprawić problemy, bo sami mówicie, trochę to trenujemy, trochę to tak eksperymentujemy. Nie, eksperymentujemy na pewno nie, bo gdyby to był eksperyment, to byłoby niepoważne z naszej strony. Są założenia przygotowane, jak ma to funkcjonować, natomiast pewną obawę, którą mamy, to znaczy we wszystkich takich rozważaniach dotyczących utworzenia takiego zespołu pojawiały się 3 minusy. Największe takiego zespołu. A mianowicie pierwsze, że jest ta odległość, czyli dyrektor ma gdzieś tam w miarę dużą odległość. W Lesznie to nie jest aż tak duży problem, bo te odległości nie są tak wielkie jak choćby w Gdańsku, który taki zespół chce utworzyć na wszystkie jednostki tak naprawdę, nie tylko oświatowe, więc myślę, duża szkół też jest w centrum, w pobliżu zespołu, więc tutaj nie uważam, żeby to był taki poważny problem. Kwestia transportu papierów. Tak. Druga kwestia, drugi taki najpoważniejszy problem, gdzie wszyscy wskazywali, że to jest największa bolączka takiego zespołu, to jest redukcja zatrudnienia. My zrobiliśmy tak, że nie będzie tej redukcji zatrudnienia, a przynajmniej każdemu zaproponowaliśmy nowe warunki pracy w tym względzie. Czyli a to też, już nastąpiło? To nastąpi teraz, bo teraz. To musi nastąpić do końca września. Jeszcze nie wiemy, ile osób przyjmie, ile osób nie przyjmie. Nieoficjalnie, w sensie takim, że no, niektórzy zachowywali się bardzo lojalnie i w porządku w odniesieniu do swoich dyrektorów, ale także w odniesieniu do nas, za co serdecznie dziękuję. I już dali taką nieoficjalną informację swoim zwierzchnikom, czyli dyrektorom, że nie zamierzają przejść do tego zespołu. Wiemy przynajmniej o 4-5, ale mówię, to są jeszcze żadne wiążące kwestie osobach, które nie są zainteresowane przyjęciem tych warunków. I trzeci problem, bo powiedział I trzeci problem, który się pojawiał, to mianowicie ta konieczność dotarcia się, ustalenia tych wzajemnych relacji między księgowym, bo tak naprawdę ten księgowy był co do zasady dotychczas bezpośrednio podporządkowany pod dyrektora. W tej chwili to będzie jeden główny księgowy, który będzie w zasadzie w odniesieniu do wszystkich szkół, nie będzie tej bezpośredniej... Będzie szef tego ZOJO. Tak, plus jeszcze główny księgowy w tym zespole, czyli kierownik samej jednostki, plus główny księgowy. I myślę, że taki początek to jest kwestia takiego dotarcia się, ustalenia tych wzajemnych relacji i wzajemnych kompetencji. Jakiś statut temu trzeba będzie nadać, bo to będzie jednostka budżetowa. Tak, taka to jak ma Miejski nadane. Ośrodek Kultury, czy Miejski Zakład Budynków Komunalnych. To już ma nadany statut. To było zrobione na tej ostatniej sesji. Po prostu obecny statut jakby został rozszerzony o ten zakres związany z księgowością szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Kto będzie szefem tego wszystkiego? No, dzień dzisiejszy jest to pani Milczyńska i tutaj się nic nie zmienia. Został zespół przekształcony. Czyli zespół obsługi administracyjnej, który zajmował się przedszkolami dotąd. Tak. I szefowa będzie dalej szefową ZOJO. Tak. A techniczne sprawy, panie prezydencie, 52 osoby mają tam pracować. Tak. Gdzie się pomieszczą? Pomieszczą się tam. Tam mamy przygotowane, tak jak było policzone, ile miejsc się zmieści. Tam byliśmy w stanie 56 osób zmieścić. W tej chwili zakładamy, że będzie on to nie więcej niż 52 osoby. Budynek Burs
lasy. Tak, tak. Tam są pomieszczenia? Tak, są tam jest pomieszczenia. Jest ich dość? Nie chciałbym teraz kłamać, ale jest chyba 16 albo 15 pomieszczeń takich, które byłyby przeznaczone pod zespół. Ale trzeba je jakoś specjalnie adaptować? Tam jakiś remont jest konieczny? Jest remont konieczny do przeprowadzenia. No i tu się pojawia kwestia czasu, bo... Zakładamy, że zdążymy. I już został ogłoszony jakby przetarg na to i zakładamy, że do 1 stycznia zdążymy. Inaczej nie zakładamy, musimy zdążyć. Wyposażenie? Też będzie musiało być w tym zakresie zrobione. Programy komputerowe? Też będą zakupione. Jeden na wszystkie, bo to wiem, że w szkołach to podobno były różnice. W tej szkole taki program, w tej Jeszcze taki? Będziemy, panie redaktorze, teraz najważniejszym etapem teraz było uregulowanie tych kwestii takich związanych z zmianą warunków, umowy, z porozumieniami. W tej chwili, jak już będziemy wiedzieć, kto faktycznie w szkołach zostaje, kto podjął, w zespole zostaje, kto przyjął nasz nowe warunki i zastrzegam, że nie były to jakieś rażące różnice finansowe. W niektórych przypadkach nawet było to lekkie podniesienie tego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach były to zazwyczaj obniżenie o tą kwotę, która ten dodatek związany z wykonywaniem funkcji głównego księgowego. I jak już będziemy mieć te kwestie ustalone, czyli będziemy wiedzieć, kto na 100% przyjął te warunki, to wtedy z tymi osobami się spotkamy i porozmawiamy, bo faktycznie prawdą jest, że jeśli dobrze pamiętam, w szkołach funkcjonowały przynajmniej 3 różne programy, natomiast będziemy się starali, żeby na początku było to tak zrobione, żeby te osoby, które obsługiwały dane szkoły, tak staraliśmy się to przydzielić, w tych szkołach pozostawały, w sensie takim, że obsługiwały dalej tą swoją szkołę, którą obsługiwały bezpośrednio w szkole. A ile stworzenie tego zespołu będzie kosztowało? Chodzi mi o nakłady, wydatki na remonty, na sprzęt, na te ewentualne, bo pewnie jakieś odprawy trzeba będzie wypłacić, jak ktoś podziękuje. Jest to policzone mniej więcej? Jest to, znaczy zakładamy, że mieliśmy zabezpieczone w budżecie 500 tysięcy złotych. I to wystarczy? Zakładamy, że tak. Przetarg pewnie wkrótce będzie rozstrzygany. Tak. Ekipy będą musiały szybko... Tak, ale tam zakładamy, jak rozmawialiśmy z takimi osobami, które się tymi tematami zajmują, to mówili, że to nie są to aż tak duże nakłady czasowe, w sensie takim, żebyśmy nie zdążyli. Zakładamy, że zdążymy do tego 1 stycznia. No bo musimy zdążyć. Ja się nie znam na księgowość, ale to jest, zdaje się, rzecz, która musi być prowadzona na bieżąco. Nie możecie sobie na przykład dwutygodniowych wakacji zrobić, że już nie ma w szkołach, a jeszcze nie ma w ZOJO. Tak, to musi być cały czas prowadzone. I dlatego musimy zdążyć. No, skoro podjęliśmy taką decyzję, więc zdążymy. Musimy, to zdążymy. A zdążymy na pewno. Przy okazji zapytam pana prezydenta o jeszcze jedne zmiany, które czekają leszczyńską oświatę. Podobnie zresztą jak oświatę w całej Polsce. Już zapowiedziane przez panią minister edukacji narodowej przekształcenia szkół. Czy to, co przedstawiła pani minister, różni się od tego, czego się spodziewaliście? Nie, to są takie... Znowu dalej mieliśmy te takie informacje tylko jakby medialne, natomiast widzieliśmy, że już są projekty nowej całej ustawy o systemie oświaty, która ma teraz się nazywać ustawa prawo oświatowe. Raczej jest to, zmierza w tym kierunku, którego się spodziewaliśmy. Mieliśmy taką komisję 14 lipca tego roku, gdzie przedstawiliśmy pewne założenia i jeśli faktycznie te przepisy, które obecnie są, bo przecież to jest jeszcze od projektu ustawy do jego wejścia w życie jest długa droga, choć wcale nie musi być taka długa. No to jest tylko... Dość szybko... To już jest niecały rok szkolny. Proceduje. Tak. Na wprowadzenie tego wszystkiego. Tak, no więc jeśli wszystko będzie wyglądało tak, jak to na dzień dzisiejszy wynika i zakładamy, że te zmiany, które pani minister zaproponowała, które są w tych projektach, weszłyby w życie, no to jesteśmy na to przygotowani i nie zamierzamy niczego zmieniać w tym, z tego, co proponowaliśmy tego 14 lipca. Przypomnijmy główne założenia, panie prezydencie. No, główne założenia to były takie, że w zasadzie te zespoły, te szkoły, które funkcjonowały obok siebie, czyli drugie gimnazjum numer 2, szkoła podstawowa numer 2, piątka i piątka, siódemka i trzynastka, ósemka i dwunastka i dziewiątka, czyli podstawówka i gimnazjum, one stworzyłyby jedną nową placówkę oświatową, w zależności też jak to będzie dokładnie wprowadzone, bo tego jeszcze do końca nie rozszyfrowaliśmy i nie wiemy, natomiast to by były odrębne jednostki. Szkoły podstawowe po prostu, ośmioklasowe. Tak, szkoły podstawowe, ośmioklasowe, bez względu na to, jaka będzie ta ostateczna nazwa, czy to szkoły podstawowe,
podstawowe, czy szkoły powszechne, bo te dwie wersje jakby się trochę ścierają. Interes dla wykonawców pieczątek przede tak, wszystkim. Tak, i w tym zakresie myślę, że na tym etapie pozostaniemy. Te dwie szkoły na Starym Mieście połączone? Tak, dalej z tym tematem będziemy się starali go wprowadzić. Była taka propozycja, więc z tej propozycji nie będziemy się wycofywać. Trójka wprowadza się do jedynki, czy jedynka do trójki? No nieco, to jest cały czas tak, jak mówiliśmy, w drugą stronę, czyli jeszcze mamy tutaj gimnazjum numer 1, czyli Plac Komeńskiego i zakładamy, że w perspektywie 2-3 lat wszystko przyniosłoby się tam na, do obecnego gimnazjum numer 1. A w liceach starczy miejsca, kiedy dojdzie tam jeszcze jedna klasa? Tak. Jedyne takie problematyczne w sensie takim, że może troszkę miejsca brakować, to jest trzecie liceum. Natomiast tam jest taka kwestia, że no tam część jakby pomieszczeń jest w gestii czy w zarządzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tak, i myślę, że na ten temat jeszcze z panem rektorem będziemy rozmawiać. Mamy trochę czasu, żebyśmy się tutaj w tym temacie spróbowali jakoś dogadać i wtedy nie powinno być żadnego miejsca. Jeśli chodzi o pozostałe licea, zakładamy, że problemów w tym zakresie nie będzie. Na kiedy chciałby pan mieć wszystko dopięte? Od razu po tym, jak pani minister, jak będziemy wiedzieć, może nie minister, jak Sejm przyjmie tą ustawę, to my natychmiast ruszamy i jakby pewnie odbędzie się kolejna komisja, gdzie zakładam, że w dużej mierze potwierdzimy to, co dotychczas proponowaliśmy. Dziękuję pięknie. Pan wiceprezydent Piotr Jóźwiak był naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.